Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Nazywam się Małgorzata Joniec, jestem jedną z osób bardzo aktywnie działających w grupie referendum. Inicjator referendum jest w drodze, niedługo dojedzie. Zwołaliśmy tę konferencję prasową, ponieważ dzisiaj jest to ostatni dzień, w którym możemy prowadzić jakiekolwiek referendalne działania. Referendum jest kierowane przeciwko burmistrzowi miasta Ostródy Olgierdowi Dąbrowskiemu. Do tej pory grupa referendalna była wielokrotnie opisywana jako osoby, które są niekompetentne, których nie interesuje prawda, które mijają się z prawdą, wręcz które kłamią i manipulują. Dzisiaj chcieliśmy się z Państwem spotkać, żeby powiedzieć, że jest to nieprawda i pokazać, jak to faktycznie jest. Otóż, proszę Państwa, pan burmistrz Dąbrowski podczas kampanii wyborczej złamał prawo. Dostaliście w materiałach ode mnie teraz niedawno pewien dokument. Jest to postanowienie Państwowej Komisji Wyborczej, w którym to postanowieniu jest napisane, że pan Olgierd Dąbrowski nie ma prawa w informatorze miejskim, który pojawia się w Gazecie Ostródzkiej w piątkowej jako załącznik do Gazety Olsztyńskiej działać, robić jakiekolwiek działania nawołujące do wzięcia udziału w referendum i głosowania albo na tak, albo na nie. W informatorze miejskim pokazał się taki artykuł. Jest to niezgodne z prawem, co jest zdaniem Państwowej Komisji Wyborczej. Dodatkowo, niedawno, bo to chyba wczoraj i dzisiaj, tu mamy adresata, jest to Olgierd Dąbrowski, burmistrz miasta, nadawca, burmistrz miasta Ostródy, który nawołuje do wzięcia udziału w referendum na papierze Urzędu Miasta, czyli z logo Urzędu Miasta. Jest to definitywne złamanie prawa. Czyli pan Olgierd Dąbrowski łamie prawo. Dodatkowo obrońcy pana Dąbrowskiego założyli stronę Ostróda przeciw referendum, na której to ukazał się artykuł i też Państwo dostaliście skan tej strony. Dlaczego skan? Ponieważ tego już tam nie ma, w którym to zarzuca się, że grupa referendalna w ostatnim czasie, było to w środę, na terenie miasta rozesłała bardzo brzydkie informacje na temat Olgierda Dąbrowskiego. Taki paszkwil, bo tak to trzeba nazwać, dotarł do wielu mieszkańców. W momencie, gdy dowiedziałam się o tym, że coś takiego jest, natychmiast poinformowałam policję. Byłam pierwszą osobą, która poinformowała policję, jako osoba, która referendum bardzo, bardzo intensywnie działa. Jest notatka na policji, jest zabezpieczony dokument, w którym wyraźnie powiedziałam, że grupa referendalna działa merytorycznie. Przedstawiamy merytoryczne fakty, mówimy wszystko tak, jak jest zgodnie z prawdą. Nie interesuje nas życie osobiste pana Olgierda Dąbrowskiego, nie interesuje nas życie osobiste jego rodziny. My prowadzimy kampanię referendalną przeciwko działaniom, jakie burmistrz miasta Ostródy podejmuje. I przedstawiamy tylko to. Natomiast na stronie obrońców Ostródy pojawiła się informacja, że to grupa referendalna jest za ten paszkwil odpowiedzialna. Jest to nieprawda. Oczywiście złożyliśmy do sądu odpowiednie wnioski. Sąd przyznał, że moralnie bardzo grupa referendalna została skrzywdzona, ale oddali postanowienie, ponieważ strona informatyczna ta jest prowadzona przez komitet. W tym komitecie jest wiele osób. Żadna z tych osób stwierdziła, że nie umieściła takiego artykułu, w związku z czym możemy tylko zrobić już sprawę administratorowi tej strony. Aczkolwiek bardzo wyraźnie było powiedziane, że grupa referendalna moralnie została bardzo skrzywdzona. Proszę. Proszę Państwa, pan burmistrz boi się wystąpić widocznie przeciwko komitetowi referendalnemu osobiście, ponieważ obawia się konsekwencji prawnych. Dlatego w jego imieniu występuje komitet, którego niestety w świetle prawa nie do końca można pozwać w trybie referendalnym, tak zwanym. Ci ludzie po prostu atakują w imieniu pana burmistrza albo w jego obronie grupę referendalną, mówiąc o tym, że jesteśmy kłamcami, oszustami, że okłamujemy mieszkańców. Ja myślę, że wszyscy mieszkańcy wiedzą, jak im się żyje, wiedzą, że wiele rzeczy muszą sobie odmawiać w gospodarstwie domowym.
A widzą również, jak rozwija się nasze miasto. Dlatego myślę, że brudna stała się ta kampania na koniec. Bardzo brudna. My ze swojej strony, jeżeli będzie jakaś kampania, czy wyborcza, czy jakieś inne dalsze działania poreferendalne, my będziemy próbować znaleźć osobę, która jest odpowiedzialna za ten paszkwil, który został puszczony, bo chcemy, żeby ta kampania, czy przyszła, jeżeli taka nastąpi, była naprawdę czysta i merytoryczna i otwarta dla wszystkich mieszkańców. Będziemy unikać brudnych kampanii i ze swojej strony podejmiemy wszelkie kroki związane ze znalezieniem tej osoby, która ten paszkwil wydrukowała i rozpowszechniła. Będziemy zgłaszać sprawę prawdopodobnie do prokuratury i do organów ścigania. Przepraszam, jedno pytanie. Wojciech Januszkiewicz, mieszkaniec Ostródy, działacz. Jedno pytanie, z jakiego ugrupowania pan jest? Nie jestem z żadnego ugrupowania. Jesteśmy tylko mieszkańcami. Można? Tak. Ja mam też takie pytanie, bo tutaj w tym orzeczeniu, jakie dostaliśmy od PKW, jest napisane, że burmistrz ma prawo odpowiadać na oskarżenia, jakie są kierowane wobec pracowników urzędu, że ma prawo, nawet obowiązek, bronić urzędników. Burmistrz twierdzi, że on tam tylko wyjaśniał, prostował wszelkie zarzuty. Państwo twierdzicie, że było inaczej, że tam jednak gdzieś między wierszem jest wpisane, że on zaprasza do udziału w tej kampanii. Proszę to wyjaśnić, jak to jest faktycznie. Znaczy w tej chwili nie mamy przed sobą informatora miejskiego, za chwilę być może nam dowiozą. Wielu ludzi na pewno to widziało i ma. My dostarczymy na pewno Państwu za chwilę ten informator. W tym informatorze konkretnie burmistrz zaprasza do wzięcia udziału w referendum. Zaprasza. No mówi, że jako burmistrz zaprasza do wszystkich, że jest to jakaś tam forma demokracji. Ja nie w tej chwili nie przytoczę, nie zacytuję tego, bo nie pamiętam. Było to konkretne zaproszenie do wzięcia udziału w referendum. Chodziło o to, żeby wszyscy poszli do referendum i do tego zapraszał burmistrz. A zgodnie z tym dokumentem nie było? Zgodnie z tym dokumentem nie. Wyraźnie jest napisane. Państwowa Komisja Wyborcza wyraża w związku z powyższym opinię, że rozpowszechnianie materiałów zawierających wezwania do uczestnictwa w referendum stanowi prowadzenie kampanii referendalnej. Wiemy, że według ustawy o referendum lokalnym w paragrafie, nie pamiętam którym, jest zabronione do prowadzenia kampanii referendalnej na koszt jednostki samorządu terytorialnego. Informator miejski jest opłacany z pieniędzy jednostki samorządu terytorialnego. Podobnie jak to, ten papier urzędowy. Tak, papier urzędowy również jest dokumentem jednostki samorządu terytorialnego i na jego koszt został wydrukowany i wysłany. I tak samo, jeszcze Państwo uważacie, że to jest przykład tej brudnej kampanii? Tak. To jest między innymi. Oprócz tego jest ten paszwil, o którym mówiliśmy, którego w tej chwili nawet nie mam przy sobie, bo wczoraj w sądzie został odebrany, znaczy zabrany. W każdym razie w tym paszkwilu, no tam bardzo brudna to była kampania, opisująca życie prywatne pana Dąbrowskiego, jego jakieś tam upodobania. Nas to nie interesuje, od tego się stanowczo odcinamy i będziemy ścigać przez organy ścigania, przy pomocy organów ścigania, policji, prokuratury, osoby, które takie rzeczy będą rozpowszechniać, czy teraz, czy później. Pokażmy jeszcze tą gazetkę. Co pan ci pokazało? To nie jest państwa gazetka, da tutaj ta. W zasadzie powinniśmy pokazać dwie gazetki. Ja może pokażę tą. To jest gazetka, która została wydana przez grupę obrońców pana Dąbrowskiego. Jest to gazeta, która w tej chwili, sprawa została skierowana do sądu przez redaktora gazety. Trzeba państwu powiedzieć, że w Ostródzie jest tygodnik, który nazywa się Nasz Głos. Tu mamy nasz ekstra głos. Generalnie każda osoba, która weźmie to do ręki, uważa, że to jest jakiś ekstra dodatek, ekstra wydanie naszego głosu. W związku z czym wydawca pozwał do sądu grupę obrońców burmistrza Dąbrowskiego, ponieważ raz, że ukradli tytuł naszego tygodnika, dodatkowo to jest opracowane dla naszego głosu przez ich grafika. Czyli to też zostało po prostu sobie przywłaszczone przez grupę obrońców Dąbrowskiego. Sprawa jest w trybie referendalnym rozpatrywana dzisiaj o godzinie 18 w Elblągu. A druga gazetka jest państwa, czy nie? Druga gazetka. Tak, to jest coś nowego, ponieważ proszę państwa, my jesteśmy zwykłymi mieszkańcami. Nie jesteśmy zrzeszeni w żadnym ugrupowaniu politycznym. Nikt z komitetu nie należy do żadnej partii politycznej, ugrupowania politycznego,
nie wiem czego jeszcze tutaj w mieście, nawet komitetów jakichś wyborczych, miejskich. My jesteśmy zwykłymi mieszkańcami i tak samo inni mieszkańcy prowadzą jakąś kampanię wobec pana Dąbrowskiego. I tu widzę, szczerze mówiąc nie czytałem tego, ale widzę, że to są hasła na tak, więc musi to być kampania skierowana przeciwko burmistrzowi, czyli za jego odwołaniem. I to się dzisiaj ukazało i właśnie przed chwilą dostaliśmy tutaj na mieście, więc proszę Państwa, nie tylko my jako inicjator referendum i jako grupa referendalna, ale również inni mieszkańcy na swój koszt całkowicie prowadzą taką kampanię. Proszę Państwa, trzeba wiedzieć, że w zasadzie pod decyzją za odwołaniem Olgierda Dąbrowskiego podpisało się około 4000 mieszkańców. W związku z czym każdy z tych mieszkańców ma prawo prowadzić kampanię referendalną. I my nie jesteśmy w stanie kontrolować tego, co się dzieje. My jesteśmy grupą taką, z której jest inicjator referendum, tak? Ale tutaj tą gazetkę, tak jak powiedział kolega, przed chwilą dostaliśmy, nie znamy tej gazetki jeszcze. Ale jest na tak, więc mamy nadzieję, że są tutaj wszystkie fajne treści merytoryczne. A ta brudna kampania, pani mówi o ataki między innymi na państwa, tak? Tu, gdzie dostaliście Państwo skan tej strony, tak. To tak. Dodatkowo, proszę Państwa, trzeba powiedzieć, nawiązując nawet do informatora, osoby, które bardzo się interesują referendum, wielokrotnie słyszały wypowiedź burmistrza miasta, który to mówi, że grupa referendalna to grupa ludzi, która nie ma żadnego pomysłu na miasto, której się miasto nie podoba, która przyjedzie buldożerami i zniszczy te wszystkie inwestycje, które w mieście powstały. Jest to nieprawda. W gazetkach, które Państwo od nas otrzymaliście, wydaliśmy 3 gazetki referendalne. W trzecim numerze jest wizja Ostródy, którą my jako grupa referendalna widzimy i jeżeli już uda się odwołać burmistrza Dąbrowskiego ze stanowiska i będzie kampania wyborcza i jeżeli my poprzemy jakiegokolwiek kandydata, to na pewno będzie realizował ten pomysł, który my przedstawiliśmy w tej gazetce w trzecim wydaniu. Chcemy również powiedzieć, że my się cieszymy, że mamy piękne miasto. Miasto pięknieje i to jest świetna rzecz. Tylko miasto pięknieje kosztem mieszkańców. Starczy już rozwoju turystyki. Teraz trzeba zrobić coś dla mieszkańców, czyli pomyśleć o tym, żeby wspomóc tu lokalnych inwestorów, przedsiębiorców, żeby znaleźć miejsca, ściągnąć inwestorów, którzy zapewnią miejsca pracy dla mieszkańców Ostródy, ponieważ coraz większe jest bezrobocie w Ostródzie. Musimy pomyśleć o mieszkańcach, a nie tylko o turystach. Czas na nas, Ostrudzian. Tak samo, proszę Państwa, my nigdy, nie wiem czy już mówiłaś, bo ja odszedłem na chwilę, my nigdy nie mówiliśmy, że nie są potrzebne te obiekty, które powstały w mieście. My zawsze mówimy, że one są na pewno potrzebne, są niezbędne, ale ich wielkość, ich szybkość powstania no, w dzisiejszych czasach no, nie gwarantuje nam tego, że one albo za chwilę się nie rozwalą, albo nie będą musiały być oddane do remontu, co czytaliśmy w gazetach, że może się tak stać, ale również to są obiekty, które są za duże naszym zdaniem na nasze miasto. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale na stadion, z tego co rozmawialiśmy z kibicami, przychodzi 500-600 osób. Stadion jest wybudowany na 5000 miejsc prawie. Nie wiem, czy kiedykolwiek będzie on wykorzystany. Szczególnie jeżeli bierzemy pod uwagę to, że no niestety centrum pobytowe nie wypaliło, czyli cała ta linia, w którą szły te rozbudowy, po prostu no nie wypaliła, nie udało się. My ze swojej strony dziękujemy bardzo.